istnieją formy życia, które na przykład mają portale grawitacyjne, portale między, wiecie, wszechświatami i tak dalej, to na pewno mają wyższy. Wy chyba nie wierzycie, że MMO. Jako na... Albion Online w dupę. No na pewno są cywilizacje coraz bardziej rozwinięte od nas. Nirwana, no w sumie technologicznie to jesteśmy bardzo zasofani. Jeśli nasza Ziemia nie potrafi... W porównaniu do kogo? Do filmów science fiction? Trzeba mieć się do kogo porównać, żeby tak powiedzieć. Do kogo on porównuje? Weź innej formy życia, inteligentniejszej od nas, to po prostu jesteśmy zasofani. Według mnie. Względem innych cywilizacji we wszechświecie, które na pewno istnieją na 100%. Czytałeś coś o książce? Książka mi nic nie da. Naukowcy, jest tak jak mówię, nie odkryli nawet istnienia pozaziemskiego. TikTok da. Co mi ta książka? No ja tak bym wszystkie książki na świecie przeczytał. To i tak będę debilem w porównaniu do jakiejś zaawansowanej cywilizacji. Tak jakby wątpię, że inne cywilizacje bardziej rozwinięte by wyglądali jak ludzie, tylko raczej zupełnie jak co innego, nie wiem jak co. Wyobraźcie sobie, że widzicie coś tak nieprawdopodobnego, że prawdopodobnie ta postać byłaby dla was rozmyta, albo niewyraźna, albo... Co? On chyba pomylił życie pozaziemskie z pozagrobowym i duchami dosłownie. Podałbyś, żeby było życie poza ziemią, czy 2 miliony i umrzeć jutro? No... Klasyczne porównanie RB, pasuje mi to tutaj. Spartiatik! Skupienie bo RB, no tu są chyba narodziny ucznia Mamona. W sensie, Mamon to wielki fizyk, a to jest jego uczeń. Zobaczymy co to. Na taką kompilację shotów czekałem z Random Bruce'em, bo tą z Ligą Legend, jak widzę, to naprawdę na wymioty mnie bierze. Obejrzmy. Ty wiecie co wam, co ostatnio sobie fajnego oglądałem? Pokażę wam, mi się spodobało. Kurde. Kanał nazywa się Stargaze i symuluje, co by się stało, jakbyście na przykład mieli niezniszczalny kombinezon i mieli wylądać na jakiejś planecie. Mi się mega to spodobało. To obejrzymy Falling Into Uranus. Ja sobie będę jadł słabowego. Fajny filmik. Nie wiem, przyjemnie mi się to oglądało. Jest symulacja. Powiedzmy, macie niezniszczalny skafander i macie symulację fajnie zrobioną, jakby wygląda, jakbyście na tej planecie mieli lecieć. Brusika pokaż. Dobra, ale przygotuj się. Nie ma kamerki. Widzowie, nie zadawajcie teraz pytań, bo na zmutowany mikro będę oglądał. No, chcę sobie zjeść. Ale później chyba będzie. O, jasno. O kurde. Ciśnienie powietrza jest 90 razy większe niż na Ziemi. To znaczy, że jakby na Ziemi takie było, to chyba bym był zgnieciony jak orzeszek. Jeszcze inne fajne filmiki oglądałem. Patrzę sobie. Na przykład, co by się stało, jakby zostawić nasze Słońce inną gwiazdą. Też spoko. No tak wygląda, jakbyśmy mieli w naszym Układzie Słonecznym, no normalnie Słońce mamy, nie? Co ty gadasz, Quinto? A jesteś dalej ode mnie, czy nie? A, tuż za mną, okej. Okay. Nasza Ziemia wygląda jakby... No ja chyba skończę, Quinto, dzisiaj, ale zobaczymy. Alfa Centauri. Alfa Centauri A. Myślę, że z tą gwiazdą byśmy mogli żyć jeszcze na naszej planecie, jak ma 5500 stopni. To jest niewiele więcej od Słońca. Myślę, że byłoby z 3-4 stopnie więcej na Ziemi i stąd byśmy mogli żyć gwiazdą. Poważna analiza. No, byśmy raczej wykorkowali już. Ale fajne światło by dawała Vega. Bellatrix Lestrange. Ej, kurde. Jakby na naszej planecie byśmy mieli takie widoczki. Chobofo poglądałem. Ja dole. Jeden part. Pollux by nas wykończył. Delta Draconis. Alfa Scuti. Poważna analiza z Random Bruce'em Słońca na niebie. Gamma Draconis. Rigel. Kurde, wyobrażacie sobie takie widoczki na naszym niebie?
Ja pierdzielę. O, tutaj tak średnio. Powiedzieć wam taką ciekawostkę. No. Wiecie, że tym szybciej jedziemy, tam lecimy, tak patrzymy, powiedzmy za okno, to tym szybsza jest prędkość, tym pod innym kątem widzimy na przykład planety, deszcz spadające i tak dalej. Fajne to jest. Więc jakbyście lecieli z prędkością światła, ale na przykład padałby deszcz, to on by leciał prawie że spod spodu na was, a nie od góry. Taka ciekawostka. W linii prostej. Na sraczu TikToka obejrzał. Też krople pod kątem na was spadają, nie? A krople spadają w linii prostej. Jezus Maria. Co tu się w dupę dzieje, nie? Narodziny nowego fizyka. Uczeń Mamona. Niedługo na teleodbiornikach. Jak nie ma wiatru. Pokażę wam. Fajny filmik sobie wczoraj oglądałem. By accelerating more and more, one would think that the speed would eventually become unbearable. However, this is not how the effect appears. The stars in front of us, which we get closer to, seem to gradually move away. The sky contracts before us. To understand, think of this common situation. You are in a car driving at high speed, and it starts to rain. The rain falls vertically from top to bottom. But as the car moves forwards, you receive raindrops on the windshield from face on. The rain does not appear to fall from above, but from the front, as if its trajectory were tilted. Prawda. And the more you accelerate, the more the rain seems to come from face on. In our spaceship, the optical effect... Ja lubię takie filmiki oglądać. Aha. But as we accelerate, the light rays appear to come more and more from the front. Their direction seems different when we are in motion. This is the aberration of light. As light focuses in front of us, its intensity increases. While behind us, the sky seems to widen and becomes darker. Pierdole, kurwa, ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać hydraulika, a hydraulika ze sprężyną inna. Ty, który nasza planeta ma stopień zaawansowania technologicznego? Czwarty? W porównaniu do skali wszechświata nasza technologia jest stosunkowo niska. No okej, ale jaki poziom mamy? Tutaj nie pokazuję. No wyobraźcie sobie, że mamy, wiecie, rakiety, karabiny, nie wiem, samoloty, promy kosmiczne i tak dalej. I powiedzmy, nasz poziom zaawansowania to jest czwarty. A na przykład gdzieś we wszechświecie, nie wiem, jest, powiedzmy, istnieją formy życia, które na przykład mają portale grawitacyjne, portale między, wiecie, wszechświatami i tak dalej. To na pewno mają wyższy. Wy chyba nie wierzycie, że MMO. My, jako na... Albion Online w dupę. Co tu się w dupę dzieje? Co on opowiadam? Kto ma tego? Co? Pepo Foil? Ta ziemia jest tylko my jesteśmy, kurwa, we wszechświecie. I nie ma obcych istnień. 3 milimetry, posłuchaj chłopcze. Jeden. Dzięki Wenter za tego, za 19 lat, witam serdecznie. Czemu kosmitów? Spotki UFO? Nie. A na pewno są cywilizacje 100 razy bardziej rozwinięte. Prawda, od nas. Nirwana, no w prawda. Sumie technologicznie to jesteśmy bardzo zasofani. Jeśli nasza Ziemia nie potrafi... Porównaj do kogo? Do filmów science fiction? Trzeba mieć się do kogo porównać, żeby tak powiedzieć. Do kogo on porównuje? Jeśli innej formy życia, inteligentniejszej od nas, to po prostu jesteśmy zacofani. Według mnie. Względem innych cywilizacji we wszechświecie, które na pewno istnieją na 100%. No ja wiem, że to nie jest takie proste. Jak mam ci podać cywilizację, jak nasza technologia na naszej Ziemi nie pozwala znaleźć innej, tak? To jak ja mam ci podać? No inne cywilizacje też nas w sumie nie znalazły, niby. Ale kurde, fajnie byłoby poznać jakąś inną cywilizację. Okay, takie rzeczy, to sraczu 4 TikToki obejrzał, rozumiesz? Poplątały mu się pewnie z czymś i teraz już mu się we łbie tak popijewszyło, że już
odpłynął delikatnie, ale prawidłowo. Właśnie dlatego ja na to reaguję, żeby też mi się popieprzyło we łbie. Bardziej niż jemu i będę ci potem opowiadał. Interstellar obejrzał? Nie. On obejrzał montaż z Interstellar na TikToku 30-sekundowy. Czarno-biały. Cywilizację. Serio. Ile by nas nie chciała zniszczyć, czy coś? Czy coś było w schabowym? Nie, po prostu tak mi się wzięło na takie przemyślenia. Nie wiem, lubię oglądać filmiki o kosmosie. Tak, kurczę. O gwiazdach, planetach. Jest coś takiego jak paradoks Fermiego. A idąc ten tropem, żaden naukowiec nie jest w stanie w tym momencie powiedzieć, że istnieje życie pozaziemskie na 100%, więc dlaczego ty mówisz, że na 100% istnieje? Stary, jakbyś każdego naukowca, który całe życie na tym spędził, zadał mu to pytanie i miałby wybór tak albo nie i by miał postawić swoje życie na szali, to każdy powiedział, że istnieje życie pozaziemskie albo nawet bardziej zaawansowane od nas. Życie pozagrobowe. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Wiesz co, na żadnej, bo nie mam jak ci... Nie no, to po prostu chodzi o prawdopodobieństwo. Nie wiem, znowu mu się pieprzy we łbie. Po prostu jest duże prawdopodobieństwo, bardzo. Ale no nie ma żadnego dowodu nadal, więc czemu ktoś, naukowiec, który bada rzeczy, a nie idzie na wiarę, bo to nie jest wiara, tylko nauka, miałby stawiać swoje życie na tej szali? Nie rozumiem tego. Tak by było, bo on tak mówi. No tak. Dać dowodu, że istnieje życie pozaziemskie, ale patrząc na to, jak wielki jest nasz wszechświat, a jak my mali, kurwa, nieznaczący jesteśmy, nasza Ziemia, nasz Układ Słoneczny jest nic nieznaczący, nawet Droga Mleczna jest nic nieznacząca. Żeby było życie poza Ziemią, czy 2 miliony i umrzeć jutro? No, klasyczne porównanie RB, pasuje mi to tutaj. W porównaniu do całego wszechświata, to no, nie ma takiej w ogóle możliwości, że nie ma innych cywilizacji. Po prostu. Ale to też jest dużo większe prawdopodobieństwo, że jest cywilizacja po prostu nie rozwinięta w ogóle. Nawet nie cywilizacja, po prostu życie poza ziemią, typu coś jak zwierzęta. Albo jeszcze mniej. Jakieś wtupę bakterie, cokolwiek. To na to jest dużo większa szansa. Na to jest bardzo duża szansa, ale na to, że jest jeszcze bardziej zaawansowana od nas, jest no, bardzo malutka. Patrząc na statystykę na Ziemi, ile Ziemia już istnieje, ile tu żyć było różnych gatunków. Tam się mówi o tym, że 99% wszystkiego, co żyło na Ziemi od powstania, nie żyje do dziś. Że naprawdę większość, co żyła na Ziemi, kiedykolwiek wyginęła. Ludzie są tak naprawdę bardzo krótko na tej Ziemi, więc szansa na to, że będzie technologicznie bardziej rozwinięta niż nasza cywilizacja, albo chociaż tak jak my, jest bardzo malutka. Bardzo mała. Ale wiadomo, że jest szansa. No prawdopodobieństwo to na wszystko jest. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. RB mówi, że szansa jest na co innego? Na co? Techno podkreślenie ZUL dał na Goliborde 5 zł. Bruce zastanawia się nad zaawansowaniu technologii, a mazanik mięsnej i nie umie chodzić. X zahipnotyzował się dubskiem bohateki Sztelar Blade X. No ja też. Po prostu. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo interesujący. Raczej nie dożyjemy. My wszyscy tutaj, czasów, kiedy spotkamy inną cywilizację, myślę, że nie prędzej niż nawet 200 lat, tak szczerze, o ile nas nikt nie wie. Czemu 200? Asteroida, nie wiem, supernowa, czy coś. Ale według mnie, no, Ziemia jest strasznie zacofana. Super zacofani jesteśmy. Ej, on dosłownie porównuje to z filmami science fiction. Dobra, ale czemu wy piszecie to, jak ja reaguję sobie na tego, na RB? Co wam odpieprzyło dzisiaj? Dobra, bierzesz na serio teorię człowieka, co wyciera dupę tekturą po papierze toaletowym i częściej i czyści pokój z żywaną skarpetą. No to jest klasyczna reakcja, no. Ale to prawda, branie tego. Ja tego na poważnie nie biorę. Ja po prostu oglądam to i reaguję. To jest moja rozrywka. Jesteśmy w stanie się obronić przed uderzeniem asteroidy na ten moment nawet. No nie tak, że wszyscy są głupi. Nie o to mi chodzi.
Interstellar to mój ulubiony film. No ostatnio oglądałem symulację, jak księżyc uderza w ziemię. Czy czytałeś coś o książce? Książka mi nic nie da. Naukowcy, jest tak jak mówię, nie odkryli nawet istnienia pozaziemskiego. TikTok da. Co mi ta książka? Ja tak bym wszystkie książki na świecie przeczytał. To i tak będę debilem w porównaniu do jakiejś zaawansowanej cywilizacji. Dobra, nie, dobra, tequila, teraz przedobrzyłeś. 10 minut. Pierwszy wyrok Twitcha podziemnego. Wyrok zapadł. 10 minut. 10 minut karceru. Pierwsza kara. Wiem, że jesteś tutaj wysłannikiem Random Bruce'a i nie chcesz, żebym wyśmiewał to, co jest obecnie na ekranie. Ty pieprzeńcu o VIP-a walczący u Random Bruce'a. Jeszcze raz. I będzie gorzej. W świecie, no taka jest prawda. Ale ja się nie mądrzę, tylko mnie ciekawi ten temat i mam swoje zdanie, że istnieje inna cywilizacja, albo wiele cywilizacji, 100 razy bardziej zaawansowanych od nas. Na razie nie ma na to dowodów, więc jedyne co może być to wiara, nie? Tak. A co jeśli to my jesteśmy... Skąd masz Queen to tyle? Jak ty ich tyle zbierasz w dupę? Jak to możliwe? Musisz mi pomóc dzisiaj z tymi puchami. Najbardziej zaawansowaną cywilizacją, bo wszystkie przed nami uległy samozagładzie. Prawdopodobieństwo jest tego małe, nie? W sumie. Nie fascynują was takie rzeczy? Jak to, że jak wielki jest wszechświat? Nie fascynują głupoty? Czy to jest głupota? Znaczy, no i tak, no nic mi takie myślenie nie da, nie? Z jednej strony. A no rozumiem, no, Queen, można to na ten rozumiem. Temat podyskutować. Ja lubię. Myślę, że gdzieś tam daleko we wszechświecie nasza fizyka, nasze rozumowanie i nasza fizyka się chowa. Nie ma już praw matematyki, praw fizyki. Matematyka i fizyka to jest coś, co ogranicza się do naszej planety. I... Widać, że go pasjonuje ten temat. Ja pierdziele, co to? Ej, on dosłownie musiał obejrzeć dwa TikToki i go popieprzyło. Co tu się w dupę dzieje? Gdyby nie to, ta nauka, to nic byśmy nie wiedzieli. On gada, że to się ogranicza. Jeżeli to się ogranicza do naszej planety, to nie jest możliwa podróż w kosmos. Bo przecież to nie obliczysz nic, żeby wysłać rakietę w kosmos, bo nie wiadomo, co tam będzie. Nie wiadomo, co się wydarzy. Co on pieprzy? Kompletnie może nie mieć znaczenia gdzieś indziej. Nie, inżynier. Uważasz, że da się w jakiś sposób cofnąć czas? Nie, ale na pewno są miejsca, w których czas inaczej leci. Mógłbyś na przykład w czarnej dziurze fizycznie spędzić chwilę, a gdzieś... RB wierzy, że na Ziemi jest 8 milionów ludzi? On ma na to dowody. Na Ziemi może minąć miliardy lat. Jakbyś miał, powiedzmy, niezniszczalny kombinezon. No, na przykład w filmie Interstellar. Tak. Jezus. Dosłownie obejrzał jakiś film. Znaczy Interstellar jest fajny, ale on dosłownie porównuje ludzką technologię do filmów science fiction i coś pierwszy, zarobię po pierwszy pasjonat zasrany. Bo wiadomo, to jest tylko film, ale trochę prawdy w tym jest. Na pewno. Nie jestem geniuszem, ale po prostu jestem ciekawym jajem. Czy jakbyś mógł się zahabitać i by cię odmrozili za 200 lat, to zgodziłbyś się na to? Nie. Wszystkich bliskich, przyjaciół, znajomych, rodzinek, których bym pamiętał, bym już nie pamiętał, by byli martwi. Nie zgodziłbym się na coś takiego. Ja uważam, że my będziemy zaawansowani dopiero wtedy, jak będziemy mogli powstrzymać proces starzenia się tak mocno, teleportować się, nawiązać kontakty we wszechświecie z innymi cywilizacjami i móc podróżować z prędkością światła albo bliską prędkości światła. Prawa Random Bruce'a. Nowy fizyk. Prawa Random Bruce'a. Nie, no nie troluję, po prostu rozmawiam na tematy, które mnie ciekawią. Nieśmiertelny RB, enough. Dziękujemy, że dzieliście z nami swoją ponadprzeciętną wiedzą. Nie jestem żadnym specem, ani nie mam ponadprzeciętnej wiedzy, po prostu mnie to interesuje. Czy brałeś pod uwagę, że jesteśmy symulacją? Nie, raczej nie jesteśmy żadną symulacją. Ale prędzej bym powiedział, że jesteśmy obserwowani przez jakąś inną cywilizację. Albo ktoś wie o naszym istnieniu. O.
Coś jak w Truman Show. To z procentem starzenia można powiedzieć, że od średniowiecza się udało. No tam jest coś takiego, że mocno zaniżone podobno było, bo dużo noworodków robiło o 7. Ale nie wiem, jak to jest do końca. Może ktoś tam więcej o tym czytał. Ale no tak, no coraz dłużej ludzie żyją, ale to nie jest to samo przecież, co jakby ludzie byli w dupę nieśmiertelni. Gdyby tak było, to już dawno pozbyli się RB dla dobra planety. No tak. Czemu nie oglądasz czegoś fajnego jak hardkorowy Lombard? Nie chcę. Nie można poza tym tak dużo ciągle tego samego. A patrz, teorie fizyczne Random Bruce'a? Bardzo ciekawa rzecz. Pobić cię? Dawaj. Dawaj. Dawaj przed monitorkiem. Napieprzę ci. Napieprzę ci zara. Dawaj. Nie wymienię jedną, bo nie mam tego dowodu, że jakaś istnieje. No ale wiesz, pokaż mi powietrze, którym oddychamy. Nie udowodnisz mi, że jest, a jednak nim oddychamy, bo wiemy, że jest. Kosmita to jest bardzo nieprofesjonalne stwierdzenie na istnienia pozaziemskie. Infantylne wręcz mi się wydaje. Ja pierdzielę. Boże, co tu się w dupę dzieje? On przed chwilą powiedział, że powietrze nie istnieje, w sensie, że nie ma dowodów, ale jednak istnieje, bo wiemy. Po czym mówi, że nie mogę, no. Co to w dupę jest? Tylko jak to płaci. Dziękuję. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tequila podkreślenie Snack dał na Golibordę 5 zł, dziadek zniósł wiele, ale uważanie mnie zawidza RB to za dużo spaskrzylpa, zawiodłem się dziadek. Ja się zawiodłem, że nie tylko jesteś widzem RB, ale jeszcze walczysz u niego o VIP-a. Gorzej niż myślałem, Tequila. Zawiodłem się. Synek. Myślicie, że naukowcy mówią w kosmici? No nie. To jest tak, jakbyś był budowlańcem i na wszystko mówił V-Hyfter. Czemu mieliby naukowcy mówić kosmici, jak nie ma żadnych kosmitów? W sensie przynajmniej nie ma dowodów nawet na jakichkolwiek. Co on pieprzy w ogóle? Mogą se teoretyzować, ale no co on pieprzy? Ludzie to nie kosmici? Tak. RB to najmądrzejszy gracz LOLa? Tak. Witam Drako, siema. Infantylne? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Istnienie pozaziemskie. Albo gatunek inny. Tak się powinno mówić. Już co to znaczy chociaż UFO? Wiem. Powiedz. Niezidentyfikowany obiekt latający. Chyba. Nie wiem, jak się dokładnie się mówi po angielsku, wiesz? Zara w ocen zobaczę. Ciekawe mnie, jakby wyglądały kary na dożywocie, jeżeli żylibyśmy wiecznie. No. W sumie to. Ale na dożywociu da się wyjść. W sensie są te dożywocie bez wyjścia kiedykolwiek. Ale są też te, że mogą cię wypuścić na przykład po 40 latach. To na przykład jakbyś był nieśmiertelny, wypuściliby cię za 1000 lat. Ale gorzej jakbyś miał tą dożywocie bez wyjścia kiedykolwiek. Wtedy w sumie ta, co wtedy? Wieczność celi. Witam dziadek, właśnie wsparłem cię na niebie. Dziękuję bardzo. Street Fighter i Fighter to RB z podbitym okiem. Dzięki widzu, Sigma jesteś. Już drugi raz się śliną zakrztusiłem dzisiaj. Andrew Tate kłopoty gada. Mądrości. Andrew Tate tylko ma otwarty mózg na wiarę w to, co on uważa za słuszne. Ty, Random Bruce o sobie, no. Nie liczy się raczej z opinią innych, albo ich wiarą, albo co oni o tym myślą. A ja jestem otwarty na wszystko. Daję wam idealną okazję, żeby pogadać z Random Bruce'em o czymś mądrym. Albo chociaż o czymś, co jest mądre. Chciałbyś się przeliwić z kosmitką? Prawdopodobnie bym nie... Udowodnić, że istnieje szkło, a drapacz chmur lewituje? W ogóle to jak mówi o tym poziomie technologii? Przecież jakby spotkał muchy, co piją szczyny, to go... biją intelektem na głowę.
Pamiętam jaka. Ale tak, ty, ale no tak, według mnie to już byłoby coś. W sensie, no prędzej w takie życie pozaziemskie istnieje. To jest bardziej prawdopodobne. Już kiedyś to analizowaliśmy. RB to. Kurde, coś tu ten. Jakby TikToki on oglądał, ale mu się poplątały z jakimiś ty dziwnymi i wiesz. Nawet nie widział kosmitki. Myślę, Dance, że ludzie no dla jaj chyba. By w bardzo niewyraźny sposób widzieli istnienie pozaziemskie. Bo nasz mózg nie mógłby na przykład no, tak jakby się dostosować. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Co? Tak jakby wątpię, że inne cywilizacje bardziej rozwinięte by wyglądali jak ludzie, tylko raczej zupełnie jak co innego. Nie wiem jak co. Wyobraźcie sobie, że widzicie coś tak nieprawdopodobnego, że... Mam czasem wrażenie, że jego matka prowadzi... Co ty piszesz? Tak jakby wątpię, że inne cywilizacje bardziej rozwinięte by wyglądali jak ludzie, tylko raczej zupełnie jak co innego. Nie wiem jak co. Wyobraźcie sobie, że widzicie coś tak nieprawdopodobnego, że prawdopodobnie ta postać byłaby dla was rozmyta, albo niewyraźna, albo... Co? On chyba pomylił życie pozaziemskie z pozagrobowym i duchami dosłownie. Ja pierdziel, mówiłem ci, TikToki, raz obejrzał od księdza, raz obejrzał od naukowca i po prostu on to połączył. I uznał, że ufolutki to duchy. Ja nie wiem, co się odpieprza. Co tu się dzieje? Czyli jak każda postać dla randoma w lore. Co? Wasz mózg nie byłby zdolny do zidentyfikowania takiego obiektu. Jakby tu teraz do mojego niepokój pokoju czujesz teleportował się ktoś, powiedzmy, nie, czemu? Z zupełnie innego kąta wszechświata, prawdopodobnie nie mógłbym go zidentyfikować tak na pierwszy rzut oka, nie? Co? Boże! Nie! Nie! Łeb mi paruje! Dzięki, Misiek. Ej, dziękuję Jezu, teraz mnie przestraszyłeś. Tym, co napisałeś w subie. Teraz się będę dnia przerwy bał zrobić, że tam serio pójdziesz i to zrobisz. Ja pierdzielę, i teraz będę to słownie Syzyfem. Kamień codziennie wtaczany na streamie. Czekaj, co on gadał, bo zapomniałem. Świat teleportował się ktoś, powiedzmy, nie wiem, zupełnie innego kąta wszechświata, prawdopodobnie nie mógłbym go zidentyfikować tak na pierwszy rzut oka, nie? Nie wiem jak to wytłumaczyć. No tak mi się wydaje, tak przeczuwam, że jeśli człowiek by zobaczył na przykład na chwilę na własne oczy coś totalnie niezgodnego z logiką, albo właśnie istnienie pozaziemskie, nie mógłby po prostu no zidentyfikować oczami kształtu wszystkiego tak od razu. Co to w dupę w ogóle znaczy? Jak to interpretować jego słowa? O, jak to zinterpretować? To jest... Chyba, że to jest kosmita i dlatego nie mogę tego zinterpretować. Bo teraz do mnie gada pieprzony ufoludek. Co tu się dzieje? Spróbujcie spojrzeć w słońce z bliska. No nie spojrzycie, bo zbyt świeci, tak? Na przykład... Ja pierdziele, co tu się... Ej, przysięgam ci, że mam on wielki fizyk? Przy Random Brusie jest naprawdę wielkim fizykiem. Przykład. Gołymi oczami. Więc mogłoby być podobnie z jakąś... Black Mirror pewnie obejrzał, teraz gada. Ja nie widziałem tego. To serial, nie? A co, tam było coś takiego, że pasuje? Ktoś cię oglądał? Pasuje ten serial do tego, co on gada? RB Reptilianin. Tak? Zaraz powiesz, da się na słońcu lądować, ale koniecznie w nocy. Spróbujcie spojrzeć w słońce z bliska. No nie spojrzycie, bo zbyt świeci, tak? Na przykład. Tak. Gołymi oczami. Hipno, no. Ej, zobacz, to jest dosłownie życie Random Brusa. Wyobraź sobie. Nawet ta sama koszulka, szot sprzed 2 lat. Nie. Ty. Ej, spójrz na tego tu na kamerce i na mnie. 2 lata minęły, spójrz. Uwierzyłbyś w to? Między tym chłopem tu a tym jest 2 lata różnicy. Co jest? Ja w to po prostu nie wierzę. Ktoś zmienił datę na Twitchu. Perspektywę robaków, które urodziły się i żyją na tym kawałku mięsa.
Oni myślą, że są jedyni we wszechświecie. Random Bruce obejrzał tego shota i na jego podstawie mam myśli o kosmosie. Wyobraź sobie perspektywę robaków, które urodziły się i żyją na tym kawałku mięsa. Oni myślą, że są jedyni we wszechświecie na tym kawałku. Oni się zastanawiają, co jest wokół nich. I tak dalej. Oni ogarniają powoli. Wiesz, o co chodzi? Ale dosłownie radny eksperyment Bruce dał na tego shorta. 5 zł. Mam wrażenie, że matka urodziła Bruce'a z próbą, jest jej nieudanym eksperymentem, bo nie umie chodzić, cierpi na mitomanię i chodzi jak pingwin. No chodzi jak pingwin. Oni myślą, czy jest coś poza tym mięsem na świecie? Ej, ale ja pamiętam dosłownie, jak oglądaliśmy ten filmik. Nie wierzę, że minęły 2 lata. Ja się czuję, jakbym wczoraj to robił, nawet ta sama koszulka. Jakim pieprzonym cudem minęły 2 lata? Przecież ja pamiętam, jak my to oglądaliśmy, jakby to było dosłownie wczoraj. Nie wiem, czy ja jestem taki stary? Jezus Maria. Widzowie, życie się kończy. Czas zapieprzano. Więc mogłoby być podobnie z jakimś istnieniem pozaziemskim. Mogę mieć swoją teorię, swoją wiarę i nie musicie totalnie w nią wierzyć, albo możecie mieć ją za totalnie głupią. Dobra, Random Bruce w końcu w 14 minucie się przyznał, że to jest wiara, a nie z nauką to ma wspólnego tyle, co ulepienie człowieka z gliny i tak powstało życie. Nie mam z tym problemu. Xenomorf mógłby być idealną bronią biologiczną, ale to jest wymyślona istota. Jest prawdopodobieństwo, że coś takiego może istnieje, ale no nie wiem. Ja nie wiem, jakby wygląda istnienie pozaziemskie. Na pewno nie to, co w filmach zobaczycie, w science fiction jakimś. On dosłownie całą wiedzę, w cudzysłowie, wziął z filmu science fiction i teraz nam mówi, że ta nie jest jak w filmach, z których wziął. Co tu się dzieje? Jest jeden film właśnie w sumie, gdzie największe prawdopodobieństwo, że obcy mogliby tak wyglądać. Projekt to i Wojtka. No. Ale to jest najbliżej, może. Ale czemu? Ja i tak nie wierzę, że tak by wyglądała jakaś cywilizacja, ale z filmu Prometeusz to może. Nie widziałem tutaj, tutaj macie obcych z Prometeusza. Takie coś pod czatem ma. Taki jakiś ludzik z galaretki. To jest tylko, no może tak by wyglądali, ewentualnie. Ale czemu? Nie, no. Dosłownie czemu w dupę? Bo tak? On cały, co? No, dlaczego tak, nie wiem. Po prostu w żadnym filmie to, co widzicie, na pewno obce cywilizacje tak nie wyglądają, bo to jest wymysł nasz ludzki, wymyślony, science fiction, tak? Ale jakbym miał z jakiegokolwiek filmu tak oszacować, jaka jest... Kosmita w prawym dolnym rogu. Prawdopodobieństwo, że akurat będą w miarę podobni, to z Prometeusza, a nie jakieś gąsienice latające, ziejące jadem. Możesz powiedzieć, z jakich filmów lub źródeł opowiadasz te teorie? Dawno takich filmów nie oglądałem, więc sobie to wszystko teraz biorę z głowy, co mówię. W tym problem. Możecie pisać, że jestem głupi. Ja się chociaż nie ograniczam do wklejenia pasji, czekania, aż streamer ją przeczyta. Tylko chociaż spróbuję wyjść poza horyzont mojego tak zwanego głupiego mózgu, o którym mówicie, i sobie chociaż wyobrazić coś mądrego. Nie oszukujmy się, siedząc tymi dniami na czacie wklejając pasty, nie jesteście inżynierami. Inżynier, to o tobie. 180 IQ. No taka prawda, no. Myślę, że Elon Musk nie ogląda Twitcha. Tak. Przecież Elon Musk robił kiedyś przeglądy memów. Ej, on uważa, że ludzie, którzy są geniuszami, nie mają poczucia humoru? On naprawdę myśli, że człowiek, który jest geniuszem, to wygląda jak ten taki z mema, co ma mózg wielkości pokoju i leży taki na krześle i nic nie robi, tylko myśli cały dzień. Jezus Maria, on dosłownie myśli, że geniusze to jest po prostu, to jest kosmita. A Random Bruce, no to taki ziemianin typowy. Tak, posiadanie matury w naszym wszechświecie znaczy wszystko.
Jeśli 10% Polaków jest wybitnych, a 90% ludzi ma maturę, to chyba jednak ta matura nie świadczy o niczym, czy świadczy. Według mnie matura o niczym nie świadczy. A ludzie, którzy mają maturę i się wywyższają nad innymi, które jej nie ma, to tylko świadczy o ich głupocie. Ty nie zdajesz matury, bo nie... Przed chwilą powiedział, że 90% Polaków ma maturę, po czym gada, że ludzie, którzy się wywyższają nad tymi, co nie mają matury, co mają... Co? Przecież to prawie 100% Polaków ma maturę. Kto się wywyższa? Co tu się dzieje? To przecież jest ułamek. I to się zmniejsza raczej. Co tu się dzieje? On nie ma? Był szot, jak pisał maturę. Nie potrafiłeś przyswoić parę wzorów? Wiesz co, inteligencję ludzką można określać w wielu aspektach, nie tylko używaniu matematyki albo liczeniu. Więc dla mnie matura nie jest wyznacznikiem żadnym. Mogę mieć niskie pojęcie. No ale matura nie jest tylko z matematyki, on o tym wie? Ty teraz... Ja chyba teraz jednak ci wierzę, widzę, że on nie ma matury, on nie wie co to jest. On chyba tylko zna to pojęcie matura, ale nie wie do końca. Co się dzieje? On pisał tylko z matury. Ja też się uważam, że matura coś znaczyła. To jest taki, można powiedzieć, koniec tutoriala i wtedy się zaczyna. No ale raczej wiesz, no. I tak się to robi po drodze. Ja mam kategorię... Matura na PH. Czekaj, co ty piszesz? Ale to nie znaczy, że wiesz, że to co on pieprzy to ma sens, no. No tak, kurczak, ale są różne rodzaje inteligencji. W sensie wiesz, jeden może być geniuszem z matematyki, drugi może pisać niesamowite książki, to jest naprawdę różne. Ale to co on pieprzy i tak nie ma sensu, więc nie ma co analizować przez pryzmat tego co pieprzy on, tego jak jest, bo to się bardziej oglądamy, żeby się pośmiać. Co to jest? Kiedy zaparowała ci szyba w samochodzie i... na temat matematyki, okej, ale mogę być w innych aspektach bardziej inteligentny. Rick! Dzięki, kurde, są 18. Pamięć na temat matematyki, okej, ale mogę być w innych aspektach bardziej inteligentny albo bieglejszy, nie? Niech powie za Einstein. To, że nie mam matury, bo nie wstałem przez matematykę, czyni mnie po prostu słabym z matmy. Ja pierdziele, czyli to serio było wszystko pod to, że on nie ma matury? Ja naprawdę myślałem, że on to gada tak mniej więcej jak większość już ludzi w dzisiejszych czasach, czyli że no maturę se robisz, bo tak, no to po prostu robisz ją przy okazji zdając szkołę, ale on po prostu jej nie zdał i pieprzy o tym, dlatego że jest useless. Aha. Też nie masz matury? No matura nie jest potrzebna, ale to, że jej nie masz, nie znaczy, że jest gównem zasranym i wszyscy, co ją zrobili, są tępi. Po prostu, no matura daje ci tak jakby przepustkę na studia i tyle, no. Poza tym chyba nic nie daje w dzisiejszych czasach. Całą histerię wymyślił, aby się obronić. No tak to wygląda. Matura to bzdura. Jak wszedł nowy patch, to jak miał zdać ważniejszy patch? A nie overall głupim człowiekiem, nie? To wymień kogoś wybitnego, co nie miał matury? Einstein nie miał... No, może nie... Nie wiem, co było za czasów Einsteina, ale Newton na pewno nie miał, bo to dawne czasy, ale Einstein to nie mógł mieć w sumie. To było dość niedawno. Matura nie jest... aż taka nowa, żeby nie wiem, w ostatnich 20 czy 30 latach. Będzie ogrywany nowy Gothic? W sensie mógł mieć odpowiednik matury w danym kraju, no. O to mi chodzi. Rozumiesz? Nie, że dosłownie maturę w Polsce.
nie nazwała się matura, to tu jakoś inaczej. Ale Einstein to nie jest 1000 lat temu. No, a powiedzmy, że miał zdaną, tak? Pod koniec lat 90. XIX wieku rodzina Einsteinów przynosiła, przeniosła się z Monachium do, we Włoszech, aby dać na studia, musiał uzupełnić naukę w szwajcarskim liceum. Zdał maturę, a następnie rozpoczął studia, no właśnie. No bo matura to... Nie wiem. Niektórzy chyba myślą, a na pewno Landoburt się zalicza do takich, że to tylko w Polsce jest, ale odpowiednik matury jest chyba w dzisiejszych czasach na całym świecie. Nie musi się nazywać matura i nie musi wyglądać tak samo, ale jakby no to twoja matura jest uznawana za to samo, jak pojedziesz za granicę, tak jakbyś tam zrobił ten odpowiednik, to rozumiesz, co mam na myśli. No ja już tak jak widać też zrobił, skoro jest potwierdzenie w historii. Tylko no nie dosłownie to samo, co dzisiaj jest, ale rozumiesz. Zaraz zobaczy Łukasz. Ale i tak nie stał za pierwszym razem, to znaczy, że był wtedy debilem? Jakbym miał maturę, bym tak samo mówił, jak coś. A zobaczymy, co chat GPT na to powie. Jestem aż ciekawy. Niektóre osoby mogą mieć niesamowity talent, umiejętność. Matura się przydaje, jak chcesz iść na coś, czego ciężko się nauczyć samemu, na przykład medycynę. No, na takie studia to musisz w ogóle iść, żeby się ich nauczyć i pracować w zawodzie. Nie możesz tak o... To jakbyś chciał być lekarzem bez szkoły, to byś był znachorem dosłownie. Mógłbyś leczyć ludzi w domu pokrzywami jedynie. I to pewnie na czarno. A to powie. Jestem aż ciekawy. Niektóre osoby mogą mieć niesamowite... Myślisz, że Juliusz Cezar miał maturę z rozszerzonej geografii? W praktyce ją zdobywał, jak podbijał kraje. To trochę taka rozszerzona geografia. Talent, umiejętności i wiedzę, które nie zostały formalnie potwierdzone na stanie matury. Ważne Kraja, jest, aby nie ocenić czyjejś inteligencji ani wartości wyłącznie na podstawie zdanej matury, ponieważ sukces i inteligencja mogą przybierać różne formy i przejawiać różne sposoby. Czy powiem o talentach, czy coś? Ale nie wiem, wydaje mi się, że on tak pierwszy, że to nie jest ważne, ale trochę go boli, że tego nie ma. Widać, nie? Według mnie, ja podobnie myślę, o dziwo jak on, że matura gówno daje, poza tym, że masz przepustkę na studia, ale jego to troszeczkę boli. Widać to, co? Widać, że coś tam jest grane. Puch mam dobry. To nie talent? Nie musi być to talent. Tak, tak. Prawdziwego mistrza cechuje prawdziwa skromność. Nie muszę nikomu udowadniać, że jestem w czymś dobry, albo mam do czegoś talent. Czy ja mam maturę? No nawet byłem na studiach. Coś tam się tego straciło czasu, że tak powiem. Jaki masz talent? Słuch mam dobry. On tak powiedział? Co? Inteligencje mogą przybierać różne formy i przejawiać różne sposoby. Czy powiem o talentach, czy coś? Słuch mam dobry. To nie talent? Nie musi być to talent. Jaki masz talent? Słuch mam dobry. To nie talent? Nie musi to być talent. Boże, to jest dosłownie AI. Jezus. Ten filmik to jest złoto. Prawdziwego mistrza cechuje prawdziwa skromność. Nie muszę nikomu udowadniać, że jestem w czymś dobry, albo mam do czegoś talent. Grasz cały dniami w ligę, w której jest ranking dosłownie dostępny dla każdego. Nie jesteś w takim razie mistrzem. Masz lajka. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę